Rozmowy o kinie na kanapie knapa w multikinie. Jest siedzi tutaj Karolina Gruszka. Witam cię serdecznie na kanapie knapa w multikinie. Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. A ja dziękuję, że przyszłaś bardzo punktualnie, z rana, dziesiąta. Lubisz takie wczesne pory? Wczesne. Wczesne. Do mojej definicji dziesiąta rano to jest. Oj, rano. Nie, to jakiś luksus. Dziesiąta to jest luksus. Nie, ja jestem przyzwyczajona do wstawania o szóstej rano. O szóstej? Tak regularnie? No, regu no przesadziłam. 6.30. 6.30 to tak regularnie, no bo mam córkę, która chodzi do szkoły i to no, tak wychodzi. No, tak. mhm. no a jak są plany zdjęciowe, to się zdarza i wcześniej. My się spotykamy z okazji premiery filmu Za duży na bajki 2 w tak. reżyserii. Kristofera Rusa. Tak. To jest reżyser, który jest pochodzenia, jest Szwedem. Tak? No trochę Szwedem, trochę Polakiem. Tak? To jest mm -hmm. taki miks? Właśnie nie wiem w ogóle co to jest za człowiek, prawdę mówiąc. Nie... Bardzo fajny. Okay. No Nakręcił pierwszą część Za dużego na bajki, która mm -hmm. okazała się jakimś absolutnym wciąż, hitem, jeśli chodzi o kino dziecięce. Tak, ale to nie jest jedyna rzecz, którą on w Polsce robił. Trochę już ma za sobą. Mm. Bardzo, bardzo fajnie się z nim pracuje, bo on ma taki spokój w sobie, jest niezwykle przygotowany i w taką dobrą atmosferę. My też pracowaliśmy ze sobą tylko na dwa razy na planie filmu rodzinnego, więc to też jest pewnie inna trochę atmosfera, którą się tworzy, no bo są dzieci na planie codziennie, więc ważne, żeby było bardzo miło, ale ja mu to jakoś tak spontanicznie przychodzi. Wokół kina familijnego, jakby ja zawsze miałem taką trochę rozkminę dotyczącą udziału dzieci w ogóle w filmie. Mm -hmm. Bo niedawno sobie uświadomiłem, że przemysł rozrywkowy jest w sumie jedynym przemysłem, w którym dzieci mogą pracować. Tak. Dziecko, nie mo no. dziecko nie może pracować, nie wiem, na kasie, na przykład, a przecież to nie jest jakaś nie wiadomo, jak fizyczna, wymagająca praca. Nie wiem, nie może nie wiem, nawet truskawek zbierać, tak powiedzmy legalnie, prawda? Nie możesz zatrudnić dziecka. Tymczasem, wiesz, w branży reklamowej, aktorskiej, nie ma żadnych ograniczeń, takich, wiesz, stricte. No jakieś są ograniczenia co do ilości godzin na planie i tam takie. Tak, same. ale jest to właściwie jedyna branża, która, nie wiem, stworzyła sobie prawa do tego, żeby dzieci zatrudniać. I jak mówisz o tej atmosferze, to mnie właśnie bardzo ciekawi, jak to od środka ty odbierasz. Także jako mama. Ja w ogóle jestem dobrą osobą do rozmawiania na ten temat, bo ja sama jako Dajesz. dziecko zaczynałam. No więc właśnie. Ja pierwszy raz trafiłam na plan filmowy, jak miałam 9 lat. I mam same dobre wspomnienia. Mhm. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że miałam duże szczęścia, bo trafiłam mhm. do odpowiednich yy, ludzi, do odpowiednich twórców, bo to przede wszystkim najwięcej, moim zdaniem, zależy od od reżysera, oczywiście też od producenta, ale, ale przede wszystkim od, od, od reżysera, na ile potrafi roztoczyć tę opiekę nad dziećmi. To jest bardzo ważne, żeby tak było. Um, a druga rzecz to jednak ja, ja bardzo mocno i, i mając tę perspektywę osoby, która zaczynała jako dziecko i mając perspektywę aktorki, która ogląda dużo dzieci na planie, które, które grają i sama mając, <grytanie> mając córkę, ja wiem, że nie daleko nie każde dziecko yy, nadaje się do tego, żeby na takim planie być i pracować. I to musi być dziecko, które bardzo, 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 bardzo tego naprawdę chce i któremu sprawia to wielką przyjemność. No więc właśnie, bo ja też nigdy do końca nie wiem. Właśnie, jak oglądam dziecko, to zastanawiam się, czy ono jest na planie. Bo chce? Czy to jest ambicja na przykład rodzica i dlatego ono się tam znalazło? Ja myślę, że to jest ważna część castingu też. I wydaje mi się, że, że ludzie, którzy obsadzają filmy, mają tego świadomość i reżyserzy mają tego świadomość że nic nie będzie z tego, jeżeli, jeżeli to będą po prostu ambicje rodziców. I myślę, że taka psychologiczna praca na tym etapie castingu, ona gdzieś tam też się odbywa. Domyślam się, że kiedy ty zaczynałaś, to też nie było czegoś takiego jak, nie wiem, opieka psychologiczna na planie, czy nie, prawda, nie, nie. czegoś takiego. Dzisiaj nie wiem, czy chyba, czy są w ogóle takie wymogi, też tego nie wiem do końca. Na pewno są takie wymogi, w, jeżeli w filmie są sceny, no bo różne są filmy, nie wszystkie filmy z udziałem dzieci to są filmy familijne. Tak. I czasami dzieci biorą udział w scenach, które, na które mogą być emocjonalnie niegotowe, nie w związku z czym wtedy pracuje z nimi psycholog. Czy też no, taka osoba, która w ogóle profesjonalnie zajmuje się pracą na planie w tym kontekście. Natomiast tak na co dzień, jeżeli to nie ma takich scen, to jest osoba, która jest oddelegowana do takiej opieki na planie, czuwania nad tym, czy dzieci się dobrze czują, jakie mają potrzeby. I, i to są zazwyczaj takie osoby, które się z nimi po prostu zaprzyjaźniają i są no, cały czas z nimi. A jak ty pamiętasz, jak ty zaczynałaś właśnie? Czy ty, czy ty bardzo chciałaś, właśnie, nie wiem, być na planie filmowym, gdy miałaś 9 lat, czy rodzice cię jakoś tam lekko popychali w tamtą stronę? Ja nie, moi rodzice w ogóle nie mieli takich, takich pomysłów. Ja trafiłam do teatru, takiego teatru muzycznego jako dziecko, bo najpierw miałam to w swojej podstawówce. Jakiś zespół ludowy, najpierw to był. Z tego zespołu ludowego potem się okazało, że, a, że to może nie do końca to, co ja najbardziej bym chciała, a że jest w domu kultury jakiś teatr y, dla dzieci, I, i ja razem z koleżankami sami żeśmy to wymyśliły, że chcemy tam. A tam już na zajęcia do tego teatru przyszedł yy, castingowiec, i yy, 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 po prostu gdzieś tam zaprosił mnie na jakieś pierwsze zdjęcia próbne. No i rodzice powiedzieli: No, no, dobrze, yy, licząc na to, że nic z tego nie wyjdzie, tak naprawdę. Ale rzeczywiście to, co ja Ci powiedziałam, że, że ja miałam szczęście do, do tych osób. No bo pierwszy plan, na który trafiłam, to do Krzysztofa Zanusiego, a kolejny plan, do którego, na który trafiłam, tak już bardziej na poważnie, bo tam to był epizod, a tutaj to już była rola, która miała kilkadziesiąt, jeżeli nie więcej dni zdjęciowych, to była Boża potrzewka pani cywińskiej. I no to byli najlepsi w ogóle ludzie, do których mogłam trafić i pani Iza i aktorzy, którzy tam byli, wszyscy tak się mną opiekowali i ja wtedy złapałam takiego bakcyla, ja patrzyłam na tych aktorów i miałam wrażenie, że poza tym to był film, serial kostiumowy, Więc to była taka wielka przygoda, codziennie przygoda niezwykła i wszyscy byli absolutnie cudowni w stosunku do mnie. Więc, no, jeżeli można się było zarazić, to ja po prostu dostałam tego wirusa w jakiejś dawce ekstramalnej. Z tej perspektywy, właśnie Twoich wyobrażeń jako dziecko, odnośnie tego, jak wygląda taki zawód, z Twojej perspektywy dzisiaj, jak wygląda konfrontacja tych wyobrażeń? Ja cały czas bardzo kocham swój zawód. Cały czas. to mnie nawet zastanawia. Że, że to się jakoś, że ta energia, ten, ten, ten rodzaj takiej ekscytacji, że to się jakoś nie wyczerpuje po kilkudziesięciu latach. To co się zmienia, no to pewnie świadomość tego, że na te takie projekty, które naprawdę sprawiają, że ci tam w środku zaczyna wszystko wibrować, czasami trzeba poczekać po prostu. No i to jest... Chciałoby się, żeby, żeby one się trafiały częściej, żeby te scenariusze, które, które do nas trafiają, żeby one były na jeszcze wyższym poziomie. No bo oglądamy to, co się dzieje za granicą i no i apetyty rosną. No, na szczęście jakoś to się rozwija u nas i też ten, też, też ten poziom jest coraz, coraz lepszy, coraz wyższy. I... No ale ciągle jeszcze mamy yy, te, pracę do wykonania. A jak myślisz o swojej córce na przykład yy... To jest jakiś taki element, właśnie w, nie wiem, jej fascynacji, jaśnie Twoją pracą, bo też domyślam się, że jeśli Ty wciąż masz tę miłość do, do kina, teatru, no to, to ten wirus też się też w taki sposób często zaraża, prawda? Ja się tylko boję bardzo, bardzo. I. Ja widzę oczywiście, no ona ma jeszcze tatę, który też jest przecież związany z, z teatrem, z filmem, który pisze, więc ona siłą rzeczy uczestniczy w tych wszystkich naszych rozmowach. I każdy projekt, który my robimy, no to gdzieś tam ona jest jego częścią w taki czy inny sposób. I ja widzę, że ją ciągnie w tę stronę. Um. Ale ponieważ, tak jak powiedziałam ci wcześniej, ja wiem, że to trzeba bardzo, bardzo mocno żeby to, to musi być takie Twoje, naprawdę. I też wiem, bo obserwowałam wielokrotnie takie sytuacje dzieci, rodziców, którzy są ze środowiska artystycznego, którzy gdzieś tak z automatu trochę kontynuują tę drogę. Ja, ja po prostu bym bardzo chciała, żeby to nie było świadome. I na to staram się zwracać uwagę i, i, i jednak pokazywać je jeszcze jakieś inne, różne rzeczy. Myślę, to jest trochę krzywdzące, kiedy się mówi o, nie wiem, że jest gen aktorski. Ja tak nie, nie uważam, w sensie, że to, to nie jest tak, że to jest coś, nie wiem, nie, nie wiem, jak wrodzonego, ale że znaczy, na, na pewno wiesz, jak jesteś w jakimś środowisku, oddychasz tym samym powietrzem. E, to jest to, jakby, Bo twój to jest naturalny... ciekawy świat po prostu. Oczywiście, Więc siłą rzeczy, tak. rzeczywiście. Yy, zaczynasz jakoś tam się tym interesować, ale mm, no, ja tak się burzę na to trochę, jak ktoś mówi, o, będzie następna aktorka. Mm -hmm. da, 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 ja nie lubię tego bardzo i staram się to jakoś yy, eliminować. Takie, takie, <grym> <grym> ta, takie rzeczy z naszej przestrzeni, na ile się da. Na razie moja córka mówi, że ona będzie, że aktorstwo będzie jej hobby. Okay. No okej. Okay. No ale chodzi na zajęcia teatralne, bo sama bardzo chciała, bo, bo poszła na spektakl koleżanki, która bierze udział w jakimś tam... Chodzi na jakieś zajęcia i tak się zachwyciła i tak mi wierciła dziurę w brzuchu, że po prostu ją zapisałam. No i teraz chodzi i wraca i, i entuzjazm sięga zenitu, no. Ale dlaczego ty, wiesz, zagryzasz zęby? Też mówiąc o tym mam na myśli, że skoro ty tak bardzo to kochasz, to przed czym ty ewentualnie chciałabyś się ochronić. Bo ja wiem, że to jest trudny zawód i mm, jednak taki emo emocjonalnie trudny i y, zależny bardzo. Wielu, wielu rzeczy nie możesz. Nie możesz sobie sama czy sam zorganizować tego, co, co, co tak naprawdę byś chciał robić w tym zawodzie. Znaczy możesz próbować raz czy drugi zrobić właśnie, nie wiem, swój monodram albo... Ale, no, ale często jesteś zdany na to, jakie pomysły na ciebie mają producenci, reżyserzy. W związku z tym, no, no wiesz, no, ja bym bardzo chciała dla niej więcej takiej niezależności ale oczywiście ja też nie będę jej niczego zabraniać i jeżeli ona bardzo chce, ja tak się staram być na nią czujna. Nie chciałabym tylko, żeby właśnie coś jej narzucać. Chciałabym, żeby to jakoś sobie się samo u niej rozwijało. a Ja tak będę obok i tak jak, jakby co, będę po prostu ją wspierać tym, co sobie tam ona będzie wybierać. No. Na pewno zajęcia teatralne wszelkiego rodzaju zajęcia w jakiejś pracy z ciałem, to są rzeczy, które dla każdego dziecka są dobre, bo, bo pomagają poznać swoje ciało, swoje emocje, wyrażać te emocje, więc to ja polecam. każdemu. Myślę sobie, jakie to jest odpowiedzialne, wiesz, że no, kształtujesz jakby czyjeś życie, dokonując jakichś wyborów właśnie za to dziecko. I w sumie ja się najpierw oburzałem, że wiesz, że to może być ambicja rodzica, żeby dziecko pojawiło się na właśnie planie jakiegoś filmu. No ale ambicją rodzica również może być, żeby poszło do takiej, a innej szkoły, żeby nauczyło się angielskiego, że siłą rzeczy no, to dziecko jest zależne od ciebie w, takich, w takim wymiarze praktycznym w sensie, że ty jakby skierujesz dziecko tu, tam i siam. Ale właśnie no gdzie tu jest wiesz, ta granica między niesłuchaniem dziecka a nakłanianiem go... Nakłaniać do pracy filmy nie ma co. Bo to jest Aha. często, to, są, to, są, to jest wiele godzin na planie i dziecko może mieć gorszy dzień, może być zmęczone, a musi zagrać scenę, w której jest radosne i musi zagrać tę scenę czasami kilkanaście razy. Yy, więc jeżeli nie ma takiego wewnętrznego jakiegoś impulsu, że ono chce, i yy, jeżeli nie ma też takiej samodyscypliny, bo to też jest, my znamy też swoje dzieci pod tym względem, na ile one. Potrafią się zmobilizować, nawet w trudnym momencie. No to jak nie, to jak nie ma tego, to nie ma co, bo po prostu później jest bardzo ciężko i to może być dla, dla dziecka później jakieś nieprzyjemne doświadczenie i nieprzyjemne wspomnienia. A gdy obserwowałeś dzieci na planie, za dużego na bajki, to jakie miałeś wrażenie odnośnie tej takiej głównej dziecięcej obsady? No, oni bardzo są, bardzo chcieli, bardzo mieli dużego, duży entuzjazm i bardzo się też zaprzyjaźnili między sobą. Yy, więc, yy, no. Część z nich w ogóle yy, na co dzień yy, idzie w tę stronę. Yy, I Patryk, i yy, Amelka, którzy grają Staszka i Delfinę w filmie, oni są na co dzień, chodzą do Warsztatowej Akademii Muzykalowej, więc oni tak. Bardzo już profesjonalnie podchodzą do tematu i no, widać, że to jest ich pasja ogromna. No, a Maciek, no to, on, on, to było jego pierwszy, pierwsze spotkanie w ogóle z filmem, ale on od, od pierwszego dnia widać było, że go to tak fascynuje, że on wszystko chce wiedzieć: wszystkie też techniczne szczegóły, jak to jest filmowane, jak to, na czym to polega i no był taki bardzo aktywny i, i bardzo chciał uczestniczyć w budowaniu scenariusza, w wymyślaniu dialogów, miał mnóstwo propozycji, więc no widać było, że to po prostu też jest jego żywioł. No ty jesteś mamą głównego bohatera. Mhm. Nie wiem, czy zdarzało ci się wcześniej grać takie re, re, relacje właśnie rodzicielskie. Gram, ale czy Widzisz, teraz ja, ja nie wiem, ja mam taką pamięć. Ja mam aktorską pamięć, dobrą, <laughs> ale krótko Znaczy, jak już nie trzeba mieć w głowie, to ja wyrzucam i ja bym musiała popatrzeć na jakiś spis rzeczy, które robiłam ostatnio, żeby sobie, sobie przypomnieć. Ale praca z, ja, ja lubię pracować z dziećmi bardzo, bo jest w tym taki rodzaj hmm, hmm, jakiegoś zaufania takiego, hmm. które, które oni mają do nas. I takiego, tak, takiej otwartości, na, na, ponieważ nie mają warsztatu, no to to bardziej jest takie, takie wspólne bycie, i, i w tym dużo jest improwizacji, dużo jest takiego, takiej spontaniczności. Tak, bo ja sobie wyobrażam, że właśnie w relacji z dzieckiem, no właśnie, chyba jednak jakaś taka większa otwartość, prawda? Bo z doświadczonym aktorem, gdy jesteś w takiej relacji właśnie aktorskiej, to. No, nie wiem, tyle się może dziać na poziomie takim podświadomym, czy jakiejś gry, czy, nie wiem, rywalizacji. No w relacji chociaż. Z dzieckiem chyba jest jakoś zupełnie inaczej. No, nie wiem, czy zupełnie inaczej, bo ja w ogóle, dla mnie w ogóle jest bardzo ważne, żeby być blisko z partnerem, w takim kontakcie, naprawdę. Um. Tylko no, u, u dzieci poprzez to, że one nie mają żadnych rzeczy, za które się ch mogą chować, już latami pracy tak. gdzieś tam przygotowanych. Tak. No to pewnie to, to jakoś tak naturalnie po prostu tak jest. A z aktorami bywa różnie. No, są tacy, z którymi profesjonalnymi, no, są tacy, z którymi ma się ten kontakt też spontanicznie od razu. Są tacy, z którymi już się pracowało wcześniej i, i też już ma się jakiś wspólny język i szybciej te, te jakieś bariery takie są, są przekraczane. No a czasami się zdarza, że, że to pozostaje w, w, takich, w takim układzie czysto profesjonalnym i takim yy, nawet momentami takim formalnym no i na, na to też się nic nie poradzi trzeba sobie umieć też z tym jakoś yy, być żeby jednak efekt był, był ciekawy, tego, co robimy. No. Ale ja oczywiście lubię, jak ta wymiana energii jest taka prawdziwa, mocna. Ale hmm. co masz właściwie przez to na myśli? Co to znaczy być blisko z kimś? No, być na siebie czujnym, uważnym, być bardziej w partnerze niż w tym, co ja tam teraz dalej zrobię sama. Bo tak naprawdę, jak jesteś. Wiadomo, że przygotowujesz się do filmu czy serialu, przygotowujesz rolę, przygotowujesz tak naprawdę każdą scenę, o czym chcesz, żeby ona była, i przychodzisz z tym na plan. No a dalej ja lubię, żeby to puścić i żeby po prostu z tym, co też na co się umawiamy, no bo razem próbujemy z partnerem. W większości przypadków, nie zawsze, niestety, czasami spotykamy się na planie, tego ja nie lubię bardzo. I staram się unikać. Um, natomiast, no tak, jesteśmy umówieni, okej, okay, a teraz po prostu możemy w tym razem być. I wtedy, no, jest życie. <laughs> po prostu. Jest coś prawdziwego, co się pojawia, co nas może zaskoczyć, co. Wiadomo, że to zawsze jest jakaś powtarzalność później, no bo. Robi, robi się to jeszcze z tej strony, z tej strony, z tej strony trzeba tak, to co my mówimy, fiksować pewne rzeczy, tak. po to, żebyś potem się zgadzało w montażu, ale no, ale taka, tak, tak, takie powietrze na to, żeby żeby po prostu być na siebie uważnym. To jest bardzo ciekawe, bo, w, bo to wtedy jakby w, w, w myśl tego wynikałoby z tego, że potrzebujemy maski, żeby ją potem wobec siebie zdjąć. Ja myślę, że my w ogóle mamy my tych masek strasznie dużo. Trecy z Wągadą, też mamy jakąś maskę. No jasne. Y I najpiękniejsze rzeczy się wydarzają, kiedy pozwalamy sobie być takimi, jakimi jesteśmy. Wiadomo, że aktorstwo to jest, y że jesteś za maską postaci jakiejś, ale że y jakby emocjonalnie pozwalamy sobie y odrzucić wszystkie takie asy kuracyjne jakieś, takie, te wszystkie takie zabezpieczenia, które gdzieś tam mamy. No to jest strasznie trudne. No to bardzo zależy od tego, czy czujemy się bezpiecznie no na planie. Z partnerem, z reżyserem, czy są takie warunki pracy zapewnione, taki rodzaj koncentracji na planie, taki rodzaj profesjonalizmu też tego, jak wszystko jest przygotowane. No, wiadomo, że jak to wszystko jest, no to jest łatwiej. A jak tego nie ma, no to trzeba to zawalczyć. I dużo energii tracisz na to jako aktorka, ja tracę na to, żeby, żeby sobie jakoś te warunki samej w takim razie, jeżeli wszyscy na to nie pracujemy, no to żeby same je sobie stworzyć. Jakoś. Czy to o czym mówisz jakby o takim byciu właśnie z kimś w relacji, to czy ty jakby bo to rozumiesz, to, to jest już twój rodzaj warsztatu, że się tego nauczyłaś, że tak chcesz pracować, że to jest jakby twoje właśnie, że. Ty tak mhm. chcesz. To czy to jest, nie wiem, też element jakiejś edukacji w szkole, którą ty odebrałaś w Polsce, czy to jest coś, czego ty się nauczyłaś w pracy? To jest coś, czego ja się nauczyłam w pracy. Ja w ogóle, w tych czasach, kiedy ja kończyłam szkołę teatralną, ja mam takie poczucie, że ja wyniosłam stamtąd dużo rzeczy. To nie był czas absolutnie stracony. Ja jestem wdzięczna za ten czas. Natomiast głównie to były jakieś takie rzeczy techniczne, które mi się bardzo przydały w tym zawodzie. Bo ja jak przyszłam do szkoły, to ja miałam problem z głosem na przykład, że on był jakiś taki bardzo słaby i w sensie bez takiej siły przebicia do ostatniego rzędu, tak? Świadomość ciała większa... No, pr praca jakaś nad... A, no na, na pewno praca nad słyszeniem, rytmu. Um, co jeszcze takiego? nad a, Może analiza tekstu. To, to są takie rzeczy, które, które gdzieś tam mhm. ja ze szkoły wzięłam. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o takie właśnie bycie w kontakcie, który to jest dla mnie takie słowo klucz w ogóle, jeżeli chodzi o mój zawód, bo to jest bycie w kontakcie z partnerem, ale to jest też bycie w kontakcie z widzem. No to tego ja w szkole w ogóle, w ogóle tego nie, Może tego nie zauważyłam, może to było, tylko ja nie byłam na to gotowa. Natomiast w ogóle nie pamiętam rozmowy na ten temat. A myślisz, że tego się można na nauczyć? Myślę, że tak. Ja myślę, że yy, można, że można nauczyć się tego przede wszystkim w ogóle poczuć, że, że, że to jest potrzebne. Zrozumieć, co to znaczy. No i później już. Trudno to jest zrozumieć intelektualnie, ale jak to poczujesz w ciele, a tego się można nauczyć. Znaczy, ja, ja bardzo wiele z tego nauczyłam się. Już też wielokrotnie o tym mówiłam. Pracując z aktorami rosyjskimi. Którzy, którzy tego się uczą w szkołach. No i, i nagle się okazuje, że masz tak jak ty tutaj, masz ten sprzęt, nie wiem czy go widać w kadrze, to, że, że masz takie guziczki trochę do tego, żeby ten, też tym kontaktem jakoś zarządzać. Że czasami możesz dodać trochę takiej emocji, czasami trochę takiej, czasami trzeba... Teraz bardziej mówię o pracy oczywiście w teatrze. Że czasami widzę, trzeba trochę bardziej uspokoić, bo przychodzi roześmiany i chętny do tego, żeby się dobrze bawić, a chcemy porozmawiać o czymś poważnym. A czasami może się robić zbyt patetycznie, więc trzeba dodać trochę poczucia humoru, w to wszystko wpuścić. A czasami masz jakieś ironii, a czasami autoironii, czasami cokolwiek, ale to może być tylko wtedy, jak czujesz, co tam jest i w związku z tym dalej coś z tym robisz. No i tego się uczysz. Tego się uczysz. I z partnerem tak naprawdę jest podobnie. Też, no to, jest, to jest też ta umiejętność, to czego też się na pewno możesz uczyć. Umiejętność w ogóle pracy ze swoją koncentracją, na co ty kładziesz swój fokus. Nie mm -hmm. wiem, czy tak można powiedzieć po, po, po polsku, może teraz tłumaczę, ale na, gdzie ty, na czym ty konkretnie jesteś skoncentrowany w, tej, w, danej, w danym momencie? Mówisz o wielu bardzo ciekawych rzeczach. Ja sobie teraz tak uświadamiam, że zadając ci pytanie, czy się można tego nauczyć trochę, Znałem odpowiedź na to pytanie, bo ja uczestniczyłem parę lat w terapii grupowej. Mm -hmm. I, I ona jakby uczy takiej właśnie obserwacji siebie w relacji z innymi. No. I cały taki proces grupowy ci potrafi bardzo dużo nauczyć, po pierwsze, jak inni cię widzą, jakie ty myślisz, co ty myślisz o tym, że ktoś może o tobie pomyśleć i jakby nagle się przeglądasz po prostu w, nie w jednym lustrze, ale w kilku lustrach i też ty jesteś lustrem dla innych. Mm -hmm, mm -hmm. I to jest szalenie y, od, odkrywcze takie i tak, bardzo tak. dużo y, bardzo dużo ci uświadamia. I też nawet jak my teraz rozmawiamy, to ja sobie też zdaję sprawę, że ty, że ty cały czas patrzysz na mnie. I w sensie kiedy też mówisz. Mm -hmm. y, y I to nie jest też takie oczywiste, bo jak też tutaj wiele osób jest na mojej kanapie, to czasami ten, wiesz, wzrok błądzi, wiesz, w jedną albo w drugą błąd, stronę. Swoje. <laughs> Ale też ja sobie też kiedyś zdałem sprawę, że ja też czasem, wiesz, jak zadaję pytanie, to tak, wiesz, zastanawiam się nad tym pytaniem i też nie patrzę na osobę, do której mówię. I że to ma znaczenie w tych w takiej relacji, prawda? Aczkolwiek, żeby być w kontakcie, teraz specjalnie na ciebie nie patrzę, ale żeby być w kontakcie, wcale nie zawsze trzeba się na siebie patrzeć. Oczywiście. Nie? No, oczywiście. bo to też jest no, to, to, to co robimy w teatrze. No, rzadko tak. się zdarza. Są oczywiście takie sztuki, że możesz mówić bezpośrednio do widza, ale tak. najczęściej no, to, to jest tak, że masz po prostu świadomość tego, że tam są ci ludzie. Tak. No ale musisz mieć tę świadomość. Tak, tak, tak. Podczas gdy my tego, tego nie jesteśmy w ogóle uczeni w szkole, żeby mieć tę świadomość. My się jakby zazwyczaj y, jesteśmy uczeni tego, żeby tak się rozpuścić w partnerze. Okej. Okay. To jest bardziej filmowe. No, bo chociaż w filmie też jest dobrze mieć świadomość. Tego, że jednak ktoś to będzie, bo my to robimy, jednak dla widza, że ktoś to jednak będzie oglądał to. I co on z tego zrozumie? Bo to o to chodzi, żeby, żeby dotrzeć do widza z tym, co chcesz, żeby on zrozumiał. Wiadomo, że później na swój sposób to odczuje tak albo inaczej. Tego nie, nie, nie jesteś w stanie kontrolować. Znaczy, w ogóle nie o to chodzi. I na tym polega też piękno tego, że każdy to sobie inaczej jakoś tam zinterpretuje. I ale. ale żeby był jasny przekaz taki, o, co, o co, co Ty chcesz zakomunikować. I to jest w ogóle bardzo ciekawe. Fajnie też, że, że wspomniałeś o tej psychoterapii grupowej. Ja nie mam takiego dużego doświadczenia z tym, ale takie kilkudniowe, parę kilkudniowych. I, i, i też zauważyłam, jak, bardzo, jak dużo tam jest podobnych rzeczy i jak bardzo z tego można korzystać. I to, to budowanie świadomości, to w ogóle też jest taka piękna rzecz o aktorstwie, że ono bardzo mocno... Też po, po, pomaga uczyć się tego. Dlatego to jest. Jak rozmawialiśmy o mojej córce i o tym, czy ja bym chciała, żeby ona była aktorką, i że ja mam dużo wątpliwości, ale z drugiej strony wiem, że jeżeli ona wybierze sobie ten zawód i jeżeli rzeczywiście odnajdzie sobie swoją drogę w tym zawodzie, no to ja będę się cieszyć, że ona ma taki zawód, bo to jest piękny zawód. Na pewno. Znaczy, jak każdy zawód może, może być, być piękny. Tak, no tak, 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 tak. Właściwie wiesz, no ja myślę, że. Nie, oczywiście. No... Natomiast jest to no, taki też ekscytujący zawód. nie? No, w sensie, że tak często, nie wiem, możesz wchodzić w jakieś zupełnie inne światy. Jestem coś na pewno takiego. Możesz sobie próbować rzeczy, których nie znasz na co dzień. Możesz sobie sprawdzać, jak, jak się w tobie jakaś tak uruchamia energia, której na co dzień nie uruchamiasz, no bo. No bo nie, no bo taki, taki masz temperament. A tutaj nagle musisz znaleźć sobie inny rodzaj temperamentu. I jest to takie uwalniające. Czy ty, znając swój charakter, masz takie poczucie, że niektóre role pozwoliły ci ten charakter jakoś rozwinąć czy jakoś go zmienić, że jakaś rola otworzyła ci na jakiś rodzaj doświadczenia i przez to ty się zmieniłaś? Na pewno tak. Na pewno, ja myślę, że te role, one, one gdzieś tam coś zawsze zostaje. No, pewnie nie z, nie z każdej, ale tak fajnie też. Ja, znaczy, ja bym chciała, żeby z każdej. Um, do, do różnych rzeczy się dowiadujesz. Dowiadujesz się, jak coś się w tobie uruchamia w jakichś sytuacjach, w których nigdy nie znalazłeś się i może się nigdy nie znajdziesz. Um, Dowiadujesz się co się dzieje, jak obcujesz też z energią drugiej osoby, postaci, tak, jakiejś wykreowanej, z którymi się na co dzień nie spotykasz. Dowiadujesz się jak, no i dużo uczysz się też, ja nie wiem, ja się, ja, ja, ja się uczę często, ja lubię, dlatego też lubię takie postaci, które mają jakiś rodzaj wolności w sobie. Żeby poszerzać, bo to, to jest coś, czego zawsze wydaje mi się, nie jest za mało dla mnie, przynajmniej w moim, w moim takim poczuciu, że ja bym jeszcze chciała więcej tej wolności mieć w środku. I dlatego lubię takie kobiece postaci, które, które działając na jakimś polu innym niż ja, mają to. Tak jak, no nie wiem, jak gram z Kłodowską, no to myślę, że jakiś taki, dużo, dużo mhm. czegoś takiego od niej... Dostałam. Ja mam takie poczucie, że dostaję takie prezenty od tych, od tych swoich postaci. I nie tylko od tych historycznych, które, które się gra, ale też właśnie od jakichś takich różnych innych. Jaka jeszcze postać ci tak dużo dała, jak Skłodowska? No dużo tych postaci jest. I nie zawsze to też jest tak, że nie zawsze ja później mogę być zadowolona na przykład z efektu końcowego, z tego, jak wyszedł film. Ale samo obsowanie, zgłębianie danego charakteru, no to za mną zostaje. Jako już coś, co. No, szkoda czasami mi jest, że to nie zostało w pełni mm -hmm. przekazane Bez... też innym, bo to jest idealna sytuacja, jak to wzbogaca mnie, a jeszcze jest jakąś wartością, bo po to to robimy, dla tych, którzy to oglądają. No to z tym niestety bywa. Różnie czasami mimo najlepszych intencji. To, o czym mówiłaś w kontekście córki, że ten zawód bywa niewdzięczny w tym względzie, że czasami niewiele zależy rzeczywiście. Wiesz, od... Czasami tyle z siebie oddasz, hmm. a potem przychodzisz, oglądasz to i, i myślisz sobie... No nie będę cię pytać o to może, które... No nie, nie, nie. <laughs> Które, to może mówiłam sobie <laughs> po, po nagraniu. Natomiast <laughs> zaskoczyła mnie jedna rzecz. Na Twoim Instagramie, który dzisiaj rano przeglądałem? To, to jest dla mnie cudowne w ogóle, że może. Że tak, e, tak. E, mam Instagrama od. No już, no, już pewnie od pół roku mniej więcej. E, zostałam, ten, No, nie, nie powiem, że wymuszone, nie, jednak podjęłam tę decyzję świadomie. Mm -hmm. Ale ponieważ jestem prezeską fundacji i nagle zdałam sobie sprawę, że. Tracę bardzo dużo możliwości promowania działalności swojej fundacji, przez to, że nie mam tego Instagrama i nie mam te, tego, tych zasięgów. No ale to się okazało tak skomplikowane, yy, że wszystko jedno nie jest to, no nie jest to mój świat. Jest mi, nie przechodzi mi to spontanicznie i tych postów mam tam, nie wiem, 10 czy 13 czy ile. <grym> ale ale dowiedziałem się tam jednej, nie, no, kilku takich ciekawych rzeczy no. dowiedziałem, ale jedna mnie zafarpowała. Twój ostatni post na Instagramie jest o. Tym, że ukończyłaś taką szkołę liderów? No, to się nazywa Leadership Academy for Poland. Tak. Nazywa się po angielsku, bo jest też prowadzone po angielsku. Tak. I, i to mnie wiesz, o tyle zaskoczyło, że w moich takich wiesz, wyobrażeniach o tobie jeszcze sprzed lat, mm -hmm. właśnie miałem też o tobie takie wyobrażenie, że jesteś taką, wiesz, eteryczną osobą. Taką no, pewnie trochę jestem. Dużo. W... Pewnie tak, ale że absolutnie bym nie, nie połączył tych dwóch kropeczek mhm. w sensie Leadership Academy i Karolina Gruszka. Kiedyś, mhm. teraz mi się to zmienia właśnie jak cię poznaję, ale zastanawiam się jaką ty drogę jakby przeszłaś właśnie y, aktorską czy życiową y, właśnie do tego, żeby rozpocząć takiego typu szkolenia czy warsztat czy szkołę. I co to było za doświadczenie? Mm. Przeszłam dużą drogę, ale chyba przeszłam, ona to się samo zadziało. I ma to oczywiście związek z moją fundacją, którą, hmm. którą prowadzimy wspólnie z moim mężem Iwanem Wyrpawem. Ale fundację prowadzimy tak naprawdę już od dawna, od nie wiem, ilu lat, tam dziesięciu. I ona powstała trochę po to, żeby, żeby produkować spektakle na swoich własnych zasadach. Bo ja miałam kilkuletnie doświadczenie, pięcioletnie doświadczenie, bycie w zespole Teatru Repertuarowego, Teatru Narodowego, i też to było ważne, piękne doświadczenie. Natomiast w którymś momencie stwierdziłam, że to nie jest moja droga i że chciałabym bardzo móc robić jakieś swoje rzeczy, być bardziej niezależnie, wspólnie z Wanią, czyli Iwanem. Trudno mi jest mówić o nim, Iwan, bo na co dzień tracę śledzienkowania, więc będę mówić Wania. i No i też ten system teatralny w Polsce on jest taki bardzo specyficzny i bardzo przestarzały, i tak trudno jest w nim robić rzeczy tak, jak się chce, z, takim, z taką obsadą, jak się chce. Stąd się, stąd się wziął pomysł fundacji, i zaczęliśmy rzeczywiście produkować, współprodukować różnego rodzaju spektakle, a później wybuchła wojna w Ukrainie. I jak wybuchła wojna w Ukrainie, to sama się zaczęła nam zmieniać sytuacja dookoła nas, dlatego że zaczęło przyjeżdżać do Warszawy bardzo dużo osób z Ukrainy, oczywiście przede wszystkim, ale też z Białorusi i też z Rosji, młodych ludzi, artystów. Którzy no, albo uciekali przed wojną, albo uciekali z krajów, gdzie yy, yy, są reżimy totalitarne i przed represjami. I, yy, yy, i uciekali no, z dnia na dzień, przyjeżdżali do Warszawy i pierwszą, jedyną właściwie, jedynymi osobami, które oni kojarzyli w Warszawie, no to byliśmy my. Przede wszystkim mój mąż, który jest dramaturgiem i który którego sztuki były wystawiane no, w Rosji, bo jest no teraz już ma polski paszport, ale, ale jest z Irkucka. urodził się w Rosji. I tam były wystawiane jego sztuki właściwie wszędzie, ale były też wystawiane w Białorusi, na Białorusi i były też wystawiane w Ukrainie. Zresztą są do tej pory. I ci ludzie często, ponieważ to młodzi ludzie, oni często się wychowywali na jego tekstach. I wiedzieli, że on mieszka w Warszawie, w związku z czym, no, pierwsze co robili, jak przyjeżdżali, no, to jakoś próbowali znaleźć z nami kontakt. A jak już znaleźli z nami kontakt, no to pytali: A co, co, jak tu w ogóle być, co tu można robić, czy, czy możemy jakoś pomóc? Co, co... Zaczęliśmy się z nimi regularnie spotykać i, i doszliśmy do wniosku, że skoro już mamy fundację, no to, no, to może można pomyśleć, jakby to niezwykle zdolni, wspaniali ludzie. Jak im jakoś pomóc? No i stąd zaczęły się takie nasze różne ruchy, bardzo spontaniczne i bardzo chaotyczne, i bardzo takie na hura entuzjazmie. A potem, dzięki koleżance, producentce mojej, która słuchając moich wynurzeń na ten temat, to też był taki bardzo stresujący dla nas czas, bo my mieliśmy takie poczucie, że bierzemy na siebie coraz więcej obowiązków, a nie, nie, nie mamy. Środków na to po prostu, a, a, a trzeba te środki mieć, bo, bo no, no, gdzieś tam wchodzisz w takie już zobowiązania. No więc yy, rozmawiałam z tą koleżanką, ona zaczęła mi opowiadać właśnie o tym programie Leadership Academy for Poland. Yy, że to jest coś, co może mi trochę pomóc nauczyć mnie pewnych rzeczy. Yy, tego, w jaki sposób można podchodzić w ogóle do zarządzania organizacją non-profit, do zarządzania. Ludźmi w tej organizacji do w ogóle tworzenia takiego, takiej perspektywy, jakiejś misji tej organizacji, żeby to było precyzyjne, żeby to było konkretne. No i ja jestem ogromnie wdzięczna za to doświadczenie. Ogromnie, to jest z różnych powodów tam się spotykają, wybierani są do tego programu ludzie z bardzo różnych sektorów, to znaczy, są ludzie i z organizacji non profit. I ze świata kultury, ale są też, bo jest bardzo dużo ludzi z biznesu, z banków, z, ze świata nauki, z ministerstw. To są osoby, wszystko na takich stanowiskach zarządzających, i niezwykle interesujące jest zderzenie tych naszych perspektyw. Taka wspólna praca, bo tam są oczywiście wykłady, które, takie bardziej trochę, trochę teorii, ale jest bardzo dużo pracy takiej praktycznej, pracy nad case'ami tak zwanymi, pracy w podgrupach. Świetny jest ten program. Jeżeli, bardzo, bardzo, bardzo polecam i mam takie poczucie, że ludzie, którzy go tworzą na czele z Cezarem Wójcikiem, który jest tak mówię, twórcą tego, oni naprawdę mają misję tego, żeby, żeby wprowadzać do Polski taką edukację na... na... Na takim światowym poziomie, bo, bo profesorowie, którzy są, wykładowcy, którzy są zapraszani do, do zajęć z, z nami, to, by, to są wykładowcy między innymi z Harvardu. Ym, i, I rzeczywiście masz takie poczucie, że po takim po, półrocznym programie, no, że, że wychodzisz trochę innym człowiekiem. To duże słowa. Tak, ale nie, nie boję się ich. Z <noise> <noise> trochę inną świadomością mhm. po prostu. I myślisz, że to jakoś też może wpłynąć na twoje, nie wiem, aktorstwo na przykład? No na pewno, bo mam szansę poznać, to ja myślę, że my cierpimy, ja nie wiem, czy tak jest, jak jest w innych krajach, ale w Polsce mam poczucie, no. że bardzo często cierpimy na to, że jesteśmy zamknięty w takich swoich zawodowych bańkach, i mało się między sobą y, mieszamy, kontaktujemy i rozmawiamy y, nie na bankietach, bo jeszcze na jakichś bankietach czasami się spotykamy, chociaż ja akurat nie lubię bankietów, więc rzadko na nie chodzę, od jak muszę. A też to nie jest sprzyjające środowisko do tego, żeby móc porozmawiać na jakimś głębszym poziomie. A to jest takie ważne, żeby się nawzajem siebie nie bać, żeby nawzajem siebie nie oceniać, bo też w, żyjemy z takimi stereotypami na temat środowisk, które nie znamy ludzi z tych, z tych środowisk. A nagle się okazuje, ja miałam to doświadczenie, mnie po prostu rozwaliło, bo ja się oczywiście bałam, jak jechałam na pierwszy zjazd tego, tej grupy, tak. bo sobie pomyślałam, jak ja znajdę język, wspólny język, jeszcze, jeszcze po angielsku, ale y, wspólny język z tymi ludźmi z tych korporacji, z tych banków, ja, ja w ogóle nie wiem, jak ja mam z nimi rozmawiać. A się okazało, że po pierwszym dniu my wszyscy po prostu byliśmy jakoś, to, to oczywiście to jest kwestia tego, jak to jest zorganizowane i jak oni pracują, ale że tak naprawdę mamy taką potrzebę bycia ze sobą właśnie bez tych też masek, o których gadaliśmy na początku, bez tego kim ty jesteś, tylko po prostu być ze sobą i, i rozmawiać ze sobą na tematy, które są dla nas w środku najbardziej niepokojące i ważne. Dostałaś taką szansę spotkania się z różnymi mm -hmm. ludźmi, szansę wejścia z nimi w powiedzmy w możliwość takiego kontaktu, nie wiem, głębszego jednak, bo właśnie mm -hmm. macie jakiś wspólny cel, więc jakby spotykacie Ta. się. Wiesz, w takim życiu, powiedzmy, nie wiem, ktoś ma dzieci jakby i tak dalej, to nagle to się, okazuje się bardzo trudne, nie? Żeby... To, jest, to jest super trudne. To jest super trudne, ale jakimś takim warunkiem numer jeden, o czym też oczywiście powtarzali nam to bardzo często, ale to jest coś, z czym ja też żyję już od wielu lat. Znaczy, że że takim warunkiem numer jeden jest ta uważność na siebie. To znaczy, że jeżeli ja jestem w danym momencie z Tobą, to ja Ci oddaję 110% swojej uwagi. I tego, że jestem teraz dla Ciebie i jesteśmy razem, i... a nie, że ja już myślę teraz o tym, że po naszym spotkaniu to ja jadę na pierwszą próbę czytaną swojego nowego projektu i co ja tam zrobię i co ja tam powiem. A w ogóle to w domu mam to i to, a jeszcze sprawdzę w telefonie, czy na pewno ktoś nie napisał czegoś. Czy Wiesz, no my mamy przez to też, że mamy te gadżety cholerne ze sobą cały czas, to my jesteśmy tu, jesteśmy ze swoimi dziećmi, ale jednocześnie jesteśmy i nam się wydaje, że jesteśmy. Że ja spędziłam ze swoją córką dwie godziny dzisiaj, razem byliśmy w domu, spędziłyśmy czas, a tak naprawdę ja robiłam zupełnie inne rzeczy. Więc żeby, żeby na to być czujnym, żeby, żeby korzystać z tego, co jest tu, to wtedy jest szansa na to, że się coś zacznie cokolwiek budować. Tak, do, y, to nie tysiąc, jest jakieś odkrywcze, tysiąc, nie, ale... Tak, ale tysiąc procent zgodny. To jest jedno z największych wyzwań i trudności jakby chyba współczesnych czasów, czyli umiejętność bycia tu i teraz, nie? Jednocześnie mam wrażenie, że jakby im bardziej jesteśmy zanurzeni w takim świecie cyfrowym i mamy kontakty, nasze kontakty międzyludzkie są zapośredniczone przez właśnie, nie wiem, różnego rodzaju media, że jednak też jakaś coraz bardziej widzimy taką tęsknotę za takim, nie wiem, właśnie świecie, światem analogowym. Że mamy, nie wiem, płyty gramofonowe, że mamy mm. jogę, że mamy, wiesz, że, że jakoś to się, mam wrażenie, jest potrzeba wyrównywania. Oczywiście, że tej... jest, jest ta tęsknota. No. Oczywiście, że jest. A z drugiej strony yy, no tak uzależniające są te, te gadżety, że mimo tej tęsknoty, pytanie co co zwycięży, na ile będziemy mieli tę intuicję, żeby iść za tymi swoimi tęsknotami. I, I dzięki temu być trochę szczęśliwsi. Jednak bo ja wierzę w to, że, że tak, taka wymiana energetyczna z drugim człowiekiem, ona po prostu nas y, czyni szczęśliwszymi, szczęśliwszymi ludźmi. Napełnia nas. A jednak ten świat wirtualny, on często sprawia, że jesteśmy tacy, mimo tego, że dostajemy y, 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 trochę tych endorfin, tak? dzięki temu, że coś, coś tutaj, dodatkowe bodźce cały czas, to jednak jak odkładamy telefon, to czujemy się. Opustoszeni w środku. Twoja córka ma telefon? Ma taki... Nie, w sensie? yy, nie ma. Ma taki tylko... Yy, taki, Żeby zadzwonić, że doszła do szkoły. No. Ma 11 lat, na razie nie ma. I to jest pierwszy rok, kiedy ja widzę... No ona też na razie nie ma tej potrzeby. Ona ma iPada, yy, bo... Yy, Musiałam kupić jej iPada, bo w szkole po prostu takie są wymogi, że dzieci muszą pracować na sprzętach i dostają prace domowe. I Poza tym ja też nie jestem przeciwko technologiom, to nie o to chodzi. Natomiast no, używanym mądrze. Ona poznaje jakieś tam aplikacje do robienia takich czy innych prezentacji, i to jest super, to jest okej. Okay. Natomiast no, nie, nie ma mediów społecznościowych, nie. Serfuje w tym internecie bez sensu, i na razie ten, 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 ten z, używa tych gadżetów, tylko i wyłącznie do tych potrzeb szkolnych. Ym, I wi, widzę, że to jest dla niej okej. Okay, mimo tego, że jest jedyną osobą w klasie, która nie ma smartfona, ale też nie jest jedyną osobą w klasie, która, ym, która nie ma mediów społecznościowych, jest jeszcze tych, y, ma najbliższą przyjaciółkę, która jest podobnie wychowywana i. I podobne, i też, i też jakby nie ma tych, tych potrzeb, dzięki temu, że jakieś tam ma, ma inne pomysły na to, jak sobie swój wolny czas. Ale pierwszy rok w szkole jest taki, że ja widzę, um, ponieważ też ilość tego, tych sprzętów w procesie nauczania jest większa, jaki to jest problem i jaki to będzie problem. I jak bardzo dzieci są uzależnione, zwłaszcza od mediów społecznościowych, hmm. zwłaszcza od TikToka. Są kraje, takie jak Wielka Brytania czy Australia, gdzie dzieci nie mogą przynosić telefonów, smartfonów do szkoły. Mają w szkole zapewnione jakieś tam komputery, laptopy czy coś tam, iPady, i na nich pracują, ale nie mogą przynosić komórek do szkoły tych smartfonów. I to jest moim zdaniem, ja bardzo to popieram. Dlatego, że. Przez to, że dzieci naprawdę są uzależnione od tych, od tych mediów i od tych telefonów, to one każdą wolną chwilę w szkole, jeżeli mają ten telefon, nawet jeżeli jest zakaz w szkole, no one mają to w kurtkach, one znajdą zawsze sposób, żeby do tego telefonu dojść. I nie budują się relacji między dziećmi. Nie mówiąc już o tym, że pojawiają się za wcześnie te wszystkie treści różne, w tym pornograficzne, które, które dzieci oglądają sobie na przerwach i no, nie, to nie jest jeszcze ten wiek, kiedy one są na to emocjonalnie gotowe. I, a, a szkoły mają po prostu niezwykle trudne zadanie, żeby to w jakikolwiek sposób skontrolować. I ja to też rozumiem. Dlatego, moim zdaniem, taka droga jak w Wielkiej Brytanii to jest. Jeżeli ja mogłabym w jakikolwiek sposób przyczynić się do tego, żeby taki pomysł promować, i to, to, to ja jestem bardzo za tym. Ja myślę, że Tak, ale oprócz zakazu, wydaje mi się, że takie szkoły powinny właśnie proponować takie formy spotkania w szkole dzieci ze sobą i dzieci z nauczycielami, które będą właśnie takimi spotkaniami, o których też rozmawialiśmy, prawda? Mm -hmm. które będą takimi Oczywiście. prawdziwymi spotkaniami, w których będzie jakaś taka wymiana międzyludzka, a nie że, nie wiem, będzie ta Pozycja nauczyciela, który przekazuje tylko tę wiedzę, mm -hmm. wiesz, ten taki system szkolnictwa z XIX wieku, który w Polsce bardzo często jest właściwie obowiązującym. No tak, no tak oczywiście masz rację. I to w ogóle nie chodzi o to, żeby tutaj kogokolwiek o coś obwiniać dzieci za to, że siedzą w tym. Tym bardziej, że te algorytmy są tak skonstruowane, żeby je uzależniać, więc nie dziwmy się, że są uzależnione. I oczywiście, że też nie chodzi tylko o zakazywanie, bo same zakazy też do niczego nie doprowadzą. Chodzi o to, żeby mówić, organizować to, co ty mówisz, taki uczyć dzieci, co to w ogóle jest kontakt i jak budować te relacje. Mam wrażenie, że to pokolenie dzieci, które teraz jest w szkołach, no to, to jest takie najbiedniejsze pokolenie pod tym względem, bo to wszystko jest nowe i my jako dorośli kompletnie nie zdajemy egzaminu, jakby z tego. I zostawiamy to tak na pastwę losu. Znaczy, niech te dzieci tam sobie robią co chcą. My nie wiemy, rodzice nie wiedzą, co, co dzieci tam oglądają w tych, w tych telefonach. I nie ma żadnych prawnych jeszcze regulacji. regulacji. I pewnie jak za kilka lat, jak to zostanie uregulowane, jak będziemy wracać pamięcią do tych lat teraz, no to będziemy się łapać za głowę. Tak, no dla mnie szokujące było, że dopiero stosunkowo niedawno jest zakaz e, picia energetyków przez dzieciaki. A no dla tak. mnie przecież to był taki hardcore, jak ja widziałem, wiesz, jakieś takie małolaty z takimi, nie wiem, półlitrowymi, wiesz, napojami energetycznymi, które mają tonę cukru, wiesz, kofeiny i tak dalej. No, to, że coś takiego wiesz, jest w ogóle. Nie w ogóle to, to co możliwe, jest sprzedawane w sklepikach szkolnych, to jest oddzielny temat. Tak, to swoją drogą. To też mi się no. wydaje jakieś horrendalne. A tak swoją drogą, to ja też mam wrażenie, że za duży na bajki jakby też trochę opowiada o tych właśnie relacjach i, i też uzależnieniu dzieci w sumie od, od tych mediów. I, bo tam jedna z pierwszych scen jest taka, że jak one przyjeżdżają do tej babci, to mhm, prawda, cioci. cioci to laptopy odkładają, prawda? I, tak, i, i, tak, i jakoś tak. muszą sobie radzić bez tego. No, tylko właśnie, właśnie to mi się wydaje ciekawe w tym filmie i, 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 i to mi się spodobało w tym scenariuszu. Bo ja oczywiście, pierwsza moja reakcja już przy pierwszej części była taka, że chłopiec, który gra w gry jest głównym bohaterem i a ja jestem tak przeciwna tym grom. Ale z drugiej strony to jest świat naszych dzieci. Większości naszych dzieci te gry. Tak. I teraz to, co jest fajne w tym filmie, to to, że on pokazuje właśnie to, o czym gadaliśmy te, te, te wartości, ten kąt, wartość bycia w relacji. Tak. Jak można być w relacji? Co to znaczy być w relacji? Prawdziwej relacji. To sam ten tytuł tego filmu za duży, na bajki. Znaczy, żeby traktować siebie też nawzajem poważnie, żeby dzieci traktować poważnie. To, co mi się podobało później, jak już film miał swoją dystrybucję, że często podchodzili do mnie rodzice, dzieci i, i mówili o tym, że tak emocjonalnie dzieci przeżyły ten film, ale że wracają do niego, oglądają go po kilka razy. Ale że oprócz tego, że on jest zabawny, bo jest zabawny, to to, że on też jest porusza trudne takie tematy i nie boi się ich poruszać. Znaczy, że jak jest choroba, mamy, to ona tam jest, i mm -hmm. że, że nie staramy się tego jakoś yy, yy, cukierkowo przedstawiać, jakoś nie dopowiadać tam pewnych rzeczy. No wiadomo, że, ale, yy, ale że jednak no, jest scena, gdzie jest pokazana mama w szpitalu, yy, po chemioterapii. Ona jest, ona jest trudna. I ona na dzieci bardzo mocno działa, ale okej, okay, żeby oswajać, rozmawiać, to jest dzieciom jakoś super potrzebne, żeby, żeby być w takiej, w takiej szczerości i dialogu ze sobą. To jest, myślę, duża wartość te, 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 tego filmu. No. no teraz w tej drugiej części jest kolej temat ojca, poszukiwania ojca, który, który zniknął, którego nie, nie, nie było, I, i też wydaje mi się, że jest o takiej umiejętności stawiania granic. Też trudny temat. Więc no, ja się cieszę, że trochę tych filmów takich familijnych zaczyna u nas powstawać. Właśnie tak jak ten Za Duży na Bajki, który nie traktuje po prostu tych młodszych widzów poważnie. Karolino, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Zapraszamy wszystkich na film Za Duży na Bajki 2. No, myślę, że, że ma taką pozytywną w sobie energię, którą może. Zarazić. <noise> Dziękuję Ci. Dziękuję bardzo.